Tomek Sikora, czyli świnia Tlisio. Wraz z drugą świnią Bartkiem Piszem z Zanzibar wyruszyliśmy do centralnej Australii w poszukiwaniu smoka. Weszliśmy na świętą górę aborygeńską, tak ubrani z tymi ryjkami, mając w rękach walizkę, łapkę na muchy, rękawicę bokserską, jakąś menażkę, latarkę i parę różnych innych rzeczy. No i trzeba było widzieć miny amerykańskich turystów, którzy na nas patrzyli. Tomek Sikora jest jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych na świecie polskich fotografików. Karierę rozpoczynał w kraju, ale kilkanaście lat spędził w Australii, gdzie dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego fotografa reklamowego. Obecnie pracuje dla czołowych agencji reklamowych. Odnosi także sukcesy w dziedzinie fotografii artystycznej. Pamiętam, jako taki młody chłopak, wychodziłem na ulicę, nagle pyk, robiłem jakieś zdjęcie. Szybko do domu wywoływałem, wieszałem sobie na ścianie, byłem taki zadowolony, że mam kogoś w domu. Ja tego człowieka zatrzymuję, on potem z biegiem czasu staje się coraz starszy, ale w mojej fotografii będzie zawsze w tym samym wieku. Swoją wielką przygodę z fotografią Tomek Sikora rozpoczął na początku lat 70. Przez wiele lat był fotoreporterem warszawskiego tygodnika ilustrowanego Perspektywy. Przez ten czas fotoreportażu nauczyłem się jednej rzeczy, że każda sytuacja jest inna i do każdej sytuacji trzeba podchodzić z innej strony, bo fotografowałem zarówno sport, jak i pierwszą wizytę papieża, katastrofę pociągu pod Kielcami, pokazy mody i zawsze było inne światło za sceną, inny problem do sfotografowania. W pewnym momencie postanowiłem nadal reportersko fotografować, ale już nie za stałe sytuacje, tylko sytuacje, które ja sobie gdzieś tam reżyserowałem, ustawiałem i tak powstały właśnie te wszystkie książki dla dzieci i wiele innych projektów. Świńskie opowiastki są czwartą książką ilustrowaną przez Sikorę. Pierwszą pod koniec lat 70. była Alicja w Krainie Czarów. Projekt reprezentował Polskę na 20. Biennale Młodych w Paryżu w 1980 roku. Przez cały rok, raz w miesiącu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykaliśmy się w gronie przyjaciół plus ludzi o charakterystycznych twarzach, podobnych do ptaków lub podobnych do susłów, ludzi, którzy przypominali kapelusznika. No i tak powstały te ilustracje, które o dziwo się cieszyły ogromnym powodzeniem. I wtedy zapadła u mnie decyzja, że jak tylko będę miał okazję robić jakieś zdjęcia dla siebie, to pójdę w kierunku takiego świata surrealistycznego, bajkowego. W 1982 roku Tomek Sikora wyjechał do Australii, gdzie założył studio fotografii reklamowej i rozpoczął współpracę z największymi agencjami reklamowymi Australii, Nowej Zelandii, a później także Dalekiego Wschodu. Zrealizował wiele projektów reklamowych, plakatów filmowych i teatralnych, kalendarzy i autorskich książek. Fotografować ludzi, którzy nie są profesjonalnymi modelami. To jest najlepszy przykład, ten cały projekt, który się nazywa Twarzowa Kolekcja, gdzie po prostu wyciągałem ludzi z ulicy i prosiłem ich o wykonanie jakiejś głupiej miny. Bardzo często też pytam, czy mogę robić zdjęcie i wykonuję je natychmiast. To nie jest reportaż, tylko to jest dokumentacja. Ja potem te zdjęcia i tak niszczę, bo je tam maluję albo chodzę po nich, bo lubię brudne zdjęcia, a nie takie skończone, czyściutkie, więc w zasadzie one nie muszą być aż tak doskonale oświetlone, aczkolwiek światło ma ogromne znaczenie. Większość projektów moich jest fotografowana przy naturalnym świetle, bo to jest najdoskonalsze studio fotograficzne. Thank you.
nie uznaję w ogóle fotografii oprawionej w ramy ze szkłem. Działa to na mnie jak płachta na byka. Wpadłem na taki pomysł, żeby w pomieszczeniu kuchnia w Alchemii wprowadzić zdjęcia na ściany na stałe. Bo kuchnia jest dla mnie takim miejscem zawsze refleksji i wracających wspomnień z dzieciństwa. Za każdym razem, jak jestem w kuchni, to tam nie tylko widzę, ale słyszę swoich rodziców i te kłótnie o krzesło. Płaczę, że owsianka niedobra, że to, że tamto. Pomyślałem sobie, że właśnie w takim miejscu można sobie pozwolić na to, żeby fotografia zaistniała tam na stałe i żeby się starzała razem z tymi ścianami. Ona oczywiście kiedyś razem z tynkiem odpadnie i taki będzie koniec. Jest parę takich projektów, które się ciągną i ja nie mam zamiaru ich kończyć. Ten projekt, który trzymam w ręku teraz, to jest Przejrzystość Rzeczy. Polega na kolekcjonowaniu przedmiotów od ludzi. Podarowują mi takie przedmioty, jak Arkadiusz na przykład dał mi gorset ze swojego pierwszego, bardzo ważnego pokazu mody w Londynie. Czy podarowane przez Danusię Jaworską chusteczkę haftowaną przez babcię marszałkową, Rupertową, dla marszałkowej Piłsudskiej, Aleksandry Piłsudskiej. Oczywiście z tekstami, dlaczego oni to trzymają, dlaczego te przedmioty są takie ważne. Żaden aparat nie zastąpi tego, co jest najważniejsze w fotografii, czyli świadomego fotografowania, czyli dokładnej świadomości, czym jest fotografia, że fotografia jest językiem i trzeba sobie ten język na tyle wypracować, używając swojego warsztatu i swojego doświadczenia, żeby to przesłanie było jasne i było odbierane przez ludzi oglądających zdjęcia. I już.